Dzień dobry, zapraszam wszystkie ryby na horoskop na lipiec. Ryby. Zobaczmy tendencje w energiach. Miłość, relacje. Pierwszy tydzień, drugi. Trzeci. I czwarty. Pierwszy tydzień to mi się pokazało, kochani, że mocno będziecie analizować coś. Jakaś tutaj sytuacja być może zdarzyła się w tamtym tygodniu albo w ogóle w czerwcu. No i wchodzicie w ten już od jutra, od 1 lipca. W taką strefę zastanawiania się, analizowania, a ryby to uwielbiają. No, uwielbiają po prostu przez cały czas myśleć. No, nie mówię, że zaprzątać swojej głowy tym, ale ryby mają taką tendencję do tego, żeby nie być tu i teraz, tylko gdzieś tam przeżywać tą samą historię, któryś tam raz z kolei, albo przeżywać coś, co będzie dopiero w przyszłości. Także tutaj mi się taka pokazała właśnie tendencja w tym pierwszym tygodniu do tego, żeby analizować coś i to bardzo mocno. Drugi tydzień to mam jakiś wyjazd, który może być połączony ze spotkaniem z kimś. No tutaj powiedzmy, że to jest... teraz interpretacja dla osób, które szukają partnera, dla singli. Także może się ktoś pojawić taki gorący, ktoś o takim dużym temperamencie, dużej też charyzmie i no, ktoś, kto wam się po prostu spodoba, tak? I kobietom, i mężczyznom, bo to jest czytanie ogólne. Na początku to będzie taka relacja bardzo luźna, dosłownie. Taka luźna, trochę też może być tak, że to nie będzie jedyna osoba. Spotkacie się, ale gdzieś tam jeszcze z kimś innym będziecie rozmawiać. Będziecie mieć otwartą furtkę i kończycie właśnie takimi rozmowami. I rozmowami z różnymi ludźmi po kablach. Także tutaj wielość mi się pokazała, na pewno dwutorowość, także tutaj nie będzie tylko jeden osobnik, nie pojawi się, ale to będzie więcej niż jedna osoba. Natomiast ja mam wrażenie, że z tą osobą, z którą się spotkacie, to będziecie bardziej skłonni do tej osoby, tak przychylni. O, tak, o to mi chodziło. Także zobaczymy. No, nie pokazało się rozwiązanie, także wszystko jest jeszcze w fazie tworzenia. To wszystko będzie też zależało od tego spotkania w drugim tygodniu. Praca. Bardzo ładne karty na pracę. Naprawdę tutaj mi się ułożyła bardzo fajna historia. Szczególnie dla osób, które poszukują pracy. Pojawia się taka możliwość, pojawia się coś zupełnie nowego. Bardzo intensywnie szukajcie w tym pierwszym tygodniu, dlatego że jeżeli ktoś szuka i na przykład zna już na pamięć te wszystkie oferty, które czy to się pojawiają na portalach różnych, gdzieś tam pracuj.pl, tak, OLX-ie i tak dalej, wy już być może znacie to na pamięć, to coś fajnego może się pojawić w tym tygodniu. Także no, as kielichów, tak? Pojawienie się czegoś nowego, wizytę w urzędzie, w budynku, gdzieś w jakimś dużym budynku, albo podpisanie umowy, nauka i tutaj kończycie pięknym słońcem. Czyli istnieje duża szansa na to, że mogą was powitać w tej pracy no, dobrą atmosferą, miłym towarzystwem. Także coś fajnego się może dla was tutaj
przytrafić. Osoby, które pracują tutaj, mi się pokazały też ładne karty. Karty nauki, karty tego, że no, załatwiacie coś właśnie poprzez ten sąd ostatecznie w jakimś urzędzie, ale też dużo nowych rzeczy pojawia się w waszej pracy w tym tygodniu. To mogą być nowe porządki, to mogą być nowe ustalenia, nowe wiadomości. Może niekoniecznie te wiadomości mogą was dotyczyć, ale w ogóle w strukturach firmy coś się nowego pojawi i to będzie miało na was z jednej strony taki wpływ, że poczujecie się bezpiecznie, tak? Bo słońce to jest opieka, to jest poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej strony więcej się nauczycie. A wiadomo, że zbieranie doświadczenia, większe umiejętności, no to też jest, tak jakby budujecie swój wizerunek, lepszy wizerunek na rynku pracy. Także wszystko, tak jakby to, co będzie się działo nowego w tym miesiącu, idzie na plus. No i poczucie bezpieczeństwa, budowanie poczucia bezpieczeństwa. Zdrowie, samopoczucie. Tutaj mi się pokazała wizyta u jakiegoś lekarza, u osoby, która, no, z którą gdzieś tam się już spotykaliście, czyli tam wizyta kontrolna, powiedzmy. I jeżeli rzeczywiście to koresponduje z tą kartą, czyli ta wizyta kontrolna, wracacie do kogoś po raz wtóry, to mam odejście od tematu. Ostrożnie też, to znaczy tutaj są karty dosyć pozytywne, ale możecie być jeszcze narażeni na niebezpieczeństwo, że sprawa już jest skończona, ale ktoś nieuczciwy będzie chciał was jeszcze naciągnąć na coś. Także zastanówcie się, czy rzeczywiście coś jest rzeczywiście wam potrzebne. Tak jakby spytajcie się dwa razy. Nie wiem, to mogą być jakieś badania, to może być jakaś dodatkowa wizyta. Coś takiego mi się tutaj pokazało przy tym cesarzu. Dlatego dwa razy się zastanówcie, dwa razy się zapytajcie, jeżeli ktoś, jakaś taka propozycja padnie. Siódemka kielichów. Wielość. Wielość możliwości. Co tutaj rezonuje, koresponduje właśnie z tymi kartami, które pokazały się na miłość i na relacje. Natomiast bardziej powiedziałabym, że w pracy to będziecie potrzebowali konkretów. Tutaj flirty ok. No, bo też powiedziałam o tym, że nie tylko pojawi się jedna osoba, ktoś inny się może pojawić. Natomiast w pracy konkrety, sąd ostateczny nie lubi się raczej z tą siódemką kielichów. Tutaj trzeba będzie zejść na ziemię, ryby, schodzimy na ziemię. I też konkrety, jeżeli chodzi o rozmowy z tą osobą, z tym cesarzem. A tak to jak najbardziej na plus ten miesiąc. Także korzystajcie, życzę wam udanego miesiąca. Trzymajcie się, pa, pa.